pracujesz, ale tak jak wspomniałeś, uczysz, szkolisz swoich następców. Powiedz, czy można mówić w ogóle o jakimś procencie osób, które, że tak powiem, odpadają na samym początku, które, nie wiem, myślą, że mają predyspozycję, a później się okazuje w praktyce, że jednak nie? To znaczy, to jest tak, jest dużo osób jest zainteresowanych, może tak. Z tym, że ja jakby sprawy szkoleniowe załatwiam sam, chcę rozmawiać sam z osobami zainteresowanymi, dlatego że po prostu ja po rozmowie już potrafię albo komuś doradzić, powiedzieć, żeby dobrze, niech idzie w tym kierunku, niech tak jak najbardziej, albo od razu odradzić, powiedzieć, że proszę sobie dać z tym spokój, bo naprawdę to nie jest dla pana, pani na tej zasadzie. Nie ten kierunek. Dokładnie ten kierunek. Tego. Przede wszystkim właśnie z ludźmi trzeba porozmawiać, co ich przede wszystkim pociąga do tego, żeby przyjść do tej pracy. A właśnie, jakie są odpowiedzi? No, niektóre są różne. Niektórzy mówią na przykład, że kwestia finansowa, ale tu jest tak samo jak w każdej innej pracy. Tak. Trzeba najpierw zacząć pracować, trzeba najpierw zacząć od najmniejszego, żeby pójść do góry. Niektórzy interesują się śmiercią, no ale teraz z której strony się interesują tą śmiercią, bo to też jest zapytanie, więc to różnie może być. Niektórzy mogą na przykład ich fascynować, tak, że będzie koło zmarłego, ta bliskość na przykład na tej zasadzie, tak, a niektórzy się śmiercią interesują ze strony naukowej, więc to jest też inne podejście. No i niektórzy jakby też tutaj jakby idą w tym kierunku, że chcą jakby ten efekt tej pracy, żeby to przekładać właśnie na rodziny, na... Tu nie można powiedzieć zadowolenie rodziny, ale na taki jakby spokój, żeby dać tej rodzinie ten spokój, że ona wie, że wszystko się jest w porządku z ich bliskim, że osoby, które się zajmują przede wszystkim ciałem zmarłego, są to wykwalifikowane osoby, wyszkolone, które znają etykę przede wszystkim pracy i wiedzą, co po kolei zrobić bez takich rzeczy, jak gdzieś tam zawsze się mówiło, że osoby pracujące w tym zawodzie to tak, różne mity. Tak, to lubią spożywać alkohol, takie rzeczy, no teraz jest ale my dementujemy. Tak jest, oczywiście, tego nie ma, to jest tak jak w każdej innej pracy, niestety tego nie ma, to są stare, przeszłe czasy. Powiedz, wspomniałeś o kwestii finansowej, która dla wielu osób jest bardzo ważna właśnie przy wyborze tego zawodu. Ile na przykład kosztuje balsamacja? Balsamacja z łuk zaczyna się już od 350 zł za taki zabieg, więc różnie, bo to też zależy od przypadku. To od 350 na przykład do 600 zł. Kosmetyka pośmiertna w granicach 100 zł. To jest z kosmetyką jest tak jak praktycznie jak dla osoby żywej w salonie, więc to jest ten porównywalna kwota, chociaż nie bierze się jakby z tutaj porównania, tak. Ale to mniej więcej też tak porównywalnie jest. Także to są takie ceny, nie jest to jakby ktoś pomyślał, że na przykład balsamacja zwłok, to na pewno będzie kosztowało kilka tysięcy złotych, bo ja już się z takimi opiniami spotkałem, gdzie ludzie na przykład się zapytali się, tak? Ktoś mnie zapytał, ile kosztuje balsamacja, więc ja odpowiedziałem 350 zł. Takie zdziwienie i ja myślałem, że jeszcze trzeba zero dodać, a nie, no jednak nie. Jeżeli chodzi o pogrzeby, to pewnie każdy z nas ma jakąś wiedzę, jak to wygląda w danym na przykład regionie. Ja myślę, że ta twoja wiedza jest o wiele szersza, bo zajmujesz się tym i w Polsce, i za granicą. A powiedz, jak właśnie to wygląda w Polsce w różnych regionach? Czy to ostatnie pożegnanie ze zmarłym, kiedy jest otwierana trumna, to nadal jest popularne w Polsce? Tak, znaczy to jest nadal popularne i jest coraz bardziej rozpowszechnione, jest coraz bardziej jakby wchodzi w taki trend, można tak nazwać. Pomimo tego, że kremacja też jest. Tak, to nie ma nic do rzeczy, jakby, bo kremacja to jest tak jakby takim procesem, czyli pochowanie trumny do grobu i tutaj mamy kremację, tak? Czyli to jest jakby mineralizacja ciała w inny sposób troszeczkę. Balsamacja nic jakby nie ma przeciwwskazań do tego, bo balsamację robimy przede wszystkim tylko i wyłącznie po to, żeby jakby ciało było bezpieczne, tak, do kontaktu, żeby można było się pożegnać normalnie, no i żeby wyglądało naturalnie. To jest właśnie tak, że w różnych regionach Polski różnie to się odbywa. Aczkolwiek teraz domy pogrzebowe, jak sama nazwa mówi, dom pogrzebowy, który ma cały kompleks, już nawet takie zaplecze, mają kaplice, w których to mniej więcej wygląda tak jak w Stanach, że rodzina się spotyka, znajomi, przed pogrzebem, dzień przed pogrzebem, w dniu pogrzebu na przykład wcześniej, na pożegnanie i trumna jest otwarta. Rodzina sobie przychodzi, tak, mogą sobie tam porozmawiać. To nie jest już taki klimat, że jest ciemno, zimno,
I tak nieprzyjemnie, wręcz przeciwnie, gdzieś tam w tle gra taka muzyka specjalna akurat do takiej okazji. Jest mistrz ceremonii, który pożegnanie prowadzi, który opowiada o życiu, co przeżył, co się działo, tak, po kolei etapy osoby zmarłej. Są mowy też pożegnalne. Tak, mowy pożegnalne. Czyli amerykanizacja zawitała w tej branży. Dokładnie, coraz bardziej i to jest coraz bardziej powszechne i coraz więcej ludzi z tego korzysta. Czy na przykład pogrzeby są filmowane? Tak, zdarza się tak, że właśnie, że teraz już na przykład jest na pogrzeb fotograf, robi zdjęcia, jest filmowany cały pogrzeb, jest kamera, jest całe pożegnanie filmowane, rodzina później dostaje na koniec taki prezent jakby, tak? Tak. Czyli w postaci takiego, że można upamiętnienie tego momentu. Wiadomo, że może to nie jest miłe, żeby powracać później za jakiś czas do tego, żeby oglądać, ale jeżeli ktoś będzie, kogoś będą jakby budzą się wspomnienia, będzie mógł sobie, prawda, spojrzeć tak jeszcze. W każdym razie jest to już coraz bardziej powszechne. Zresztą jakby cała ceremonia pogrzebowa, teraz już wokół całej ceremonii pogrzebowej jest bardzo dużo rzeczy różnych, które dodatkowo wchodzą. Na przykład? Muzyka instrumentalna na pogrzebach. Roznoszenie kwiatów na przykład, takie różne rzeczy. Bardzo, bardzo dużo rzeczy już coraz bardziej to właśnie tak z zachodu troszeczkę przychodzi do nas. To, czym zajmujesz się na co dzień, myślę, że dla większości osób przypomina scenariusz jakiegoś horroru. Jestem ciekawa, czy ty się na początku po prostu nie bałeś, albo nie wiem, czy dzisiaj w swojej pracy też czasami masz jakieś takie odczucia dyskomfortu? Nie miałem nigdy czegoś takiego, żeby jakiś lęk by mnie to budziło, czy żebym zastanawiał się nad tym, czy w nocy mi się coś przyśni, no czy będę się bał czegoś. Nie, nigdy w życiu mi się nic nie przyśniło. Mhm. Zresztą ja jakby tylko dobro czynię, więc no tak. Nic złego, dlatego też być może tak jest. Dobre uczynki. Dobre uczynki, tak. Ale w każdym razie nie miałem takiej sytuacji nigdy. Niekiedy pracowałem bardzo późno w nocy w prosektorium, byłem sam. Mhm. Nic się nie działo takiego, także wychodziłem spokojnie, nie oglądałem się za siebie, nie czułem, żeby ktoś mi w plecy Nikt pukał. Nie gonił. Nikt nie gonił, także było spokojnie. A powiedz, czy boisz się zmarłych, czy w ogóle nie odczuwasz takiego? Nie boję się zmarłych, no, znaczy tak jak już kilkakrotnie też to powtarzałem, że zmarłych się nie trzeba bać, żywych trzeba się bać, bo żywi nam zrobią krzywdę. Zmarły to jest ciało, które przygotowujemy, tak? Czyli tutaj już jakby materiał do pracy, tak? Na którym my pracujemy. Z godnością, z szacunkiem dla tej osoby. To jest bezbronna istota, która już nie może nic zrobić, tak? Mhm. My musimy się zająć odpowiednio, profesjonalnie, fachowo i żeby ta godność była zachowana przede wszystkim. Czy teraz po kilkunastu latach już pracy w tym zawodzie wyobrażasz sobie, że mógłbyś robić cokolwiek innego? Kompletnie nie. Nie wyobrażam sobie, że inną pracą mógł się zajmować. To jest dla mnie, nie wiem, całe moje życie chyba. Mhm. Interesuje mnie ta praca, cały czas się też edukuję w tym kierunku. I non-stop coś ciekawego człowiek odkrywa, więc to jest takie chyba fascynujące w tym, że właśnie można coś ciekawego non-stop odkrywać. Czyli to, co robisz nie tylko z powołania, ale i z pasją. Tak jest, zgadza się. To ja bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Zapraszam do komentowania tego odcinka na forum, które znajduje się poniżej. Jeżeli chcecie skontaktować się z redakcją, piszcie na adres strefa@wp.tv. Dziękuję i do zobaczenia.